Dzień dobry, witam wszystkich w moim serwisie, w nowym materiale, jak to jest zrobione. Może taki nawet cały cykl trzeba by zrobić. Dzisiaj bateria od HP DV9500 dokładnie. Leżała dobrych kilka lat nieużywana. Oficjalnie niesprawna, elektronika pokazuje, że ma 100%, ale nie trzyma ani sekundy. Otwórzmy to. O, trzyma. Dobra. Dobra, mamy ją. Trochę się plastiki poprzebiły. O, otwarte. Tutaj mamy elektronikę i to ona jest odpowiedzialna za komunikację z komputerem. To ona ładuje jako balancer i BMS, tak zwany, te ogniwa. I ona też pilnuje, żebyśmy za wiele razy nie użyli tej baterii. Spróbuję teraz to odkleić całkiem. Delikatnie, żeby jakiegoś zwarcia nie zrobić. Ciekawe, czy jakby mi to wybuchło i się zapaliło, to bym miał dużą oglądalność na YouTubie. Wolałbym nie sprawdzić. Tak. A, to jeszcze klejem wszystko, kochani. Wszystko klejem. Wiesz, to tak to wygląda. Cała elektronika, poblaszki. Jakiej firmy to są ogniwa? A, no to jest Samsung. ICR18650-22E Samsung SDI 7A2. Takie są ogniwa, no to jak to są Samsungi, to tu jest kultura. Z jakiej klasy ogniwa? To jest oryginalna bateria, prawda, HP. Panasonic, Samsung to są bardzo dobre marki baterii. Jeszcze niektórzy twierdzą, że LG jest dobre. No to co? Tu jest plus, tu jest minus. Zobaczmy sobie tą cenę najpierw. V pokażę tutaj, tak żeby było widać. Ta cela ma 3,7V. Zaznaczam, bateria bardzo długo stała jako nieżywa. Laptop nie ładuje. O i proszę, tu mamy jedną celę 1,8. Tutaj mamy kolejną celę. Teraz mierzymy tą cenę, żeby się tu nie mylić. Halo panie, tutaj mierz mi. Bo one są połączone. O, przykleiły się. Tak, one są tu razem zapinane w szereg. Więc jeszcze raz. Ta tutaj, zupełnie z brzegu. V7. Teraz tutaj. Tak, to jest zagięta tutaj, nie? Dobra, tutaj. I tam. Ta jest chyba wyładowana. Teraz się upewnimy. Niemożliwe, żeby aż zero miała. A niby, że tak ma. O, 2,1 u najwięcej, bo to muszę zmierzyć. A tutaj? Na ostatnim? Też 3,7. Więc
Te cztery na pewno są sprawne. Pytanie, co jest z tymi po środku. Spróbuję je szybko poodcinać pod siebie, no bo to jest doświadczenie, test, co to warte i czy elektronika nas oszukuje. Żeby to zrobić, najpierw odcinamy plusy. No to pach, pierwszy plus. O, nie chce iść. Puszczaj plusie. Dobra. Odłączono akumulator, jeszcze BMS. I tu są nasze pierwsze ogniwa. Ważne, żeby plusa z tym dookoła nie zetknąć, bo to może być piorunująco wybuchowe. Dlatego tutaj plus jest dookoła odizolowany, nie? Nie wiem, czy mam takie tępe te szczypki, czy jak. Dobra, pierwszy jest. Teraz drugi z drugiej strony. Dobra. Pierwsze ogniwo podłączone. Tego plusa tutaj, od razu to do góry. I teraz już po odłączeniu od szeregu, tak żeby tu było widać miernik, mam nadzieję, że widać te napięcia. Wolty, tu plus, tam minus. 0,0, nie. Te wydawały się, że były sprawne. Czyli ten miernik poprawnie działa. Wstajemy zatyczki. I jeszcze raz. Może niby 0,0. Może niby 0V ma akumulator po wyciągnięciu. Zdawało się, żadnego nigdy nie zrobiłem. Dobra, lecimy dalej. Odcinam tego całego BMS-a. O, tu wszystko papierem, porządnie porobione. Nie ma tego papieru użyć. Aby tam koszulkę termoizolacyjną zakładał, panie. Coś tu się elegancko tutaj robi. Odcinam kolejną. Odcięta. Rozciągam te blaszki. No i tutaj też będzie teraz odcinanie. To jest masa, to możemy przy skórze. O. No puszczaj. Już prawie. O, jest odcięta od BMS-a i tak, żeby tych plusów tutaj nie połączyć, i odcinam kolejne ogniwa Samsunga. O, jedno odcięte. Chyba wezmę zaraz nowe nożyce. Te to są takie zupełnie już tępe. A i tutaj jeszcze mamy ten czujniczek, chroni nas przed ewentualną eksplozją. Tu jest wklejony taki malutki czujniczek. Nie mogę go nawet odłączyć.
muszę umywać. O, proszę, tu są takie styki i to jest wklejone. Ile ma ten blok prądu? 1,8 V. No to jest wyładowanie znacznie ponad. A te naprawdę są 0? No myślę, że one mają tam 2,7 coś takiego. No właśnie, one mają 3,7. Nie wiem, jak ten miernik mi zmierzył. Unik porządny, nie, miernik drogi. No, te mają 3,7. Te mają 1,8. Więc te są nawet jeszcze. Odcinam dalej. Gdybyście się nimi naśladować, czego nie zalecam, bo jak coś pójdzie nie tak, to źle to się skończy, to pamiętajcie, żeby odłączać od plusa do minusa. Plus jest zawsze oblepiony takim papierem dookoła. No. Dobra. Wszędzie te blaszki. Nikt tam nie myślał o czymś takim, żeby to tam... Chociaż tutaj o kaptonem oblepili chociaż. W miejscu, nazwijmy to, strategicznym. Kolejne tam są te czujniki tajemniczne. Dobra, przycięło. No i teraz już te też mogę tu odłączyć. Masę jak ostatnią. Dobra. Wisimy tylko na tych przewodach od czujnika termicznego. Termicznego, może termicznego. Jest to odwę. Tak wygląda w laptopie słuchownie HP elektronika. Baterii. Tu wszystkie te parasty won. Wszystkie parasty won stąd. Bardzo często jak są akumulatory uszkodzone, to te czujniki ratują nam życie, bo o, udało mi się wyjąć czujnik, wyrwać go. Oskobię go jak się da. Proszę. Tak wygląda czujnik termiczny w baterii. A tego uda mi się urwać? Udało się. Dobra. Teraz te musimy rozdzielić od siebie. I drugi. Do drugiej. Stary dobry laptop bardzo porządnie HP to zrobiło. Trzeba to przyznać, że jest to zrobione naprawdę ok. Patrzymy na kolejne dwa. Ten ma 3,7. A ten ma 3,7, czyli ten jest 3,7 w porządku. Ten jest 3,7 w porządku. Ten jest 3,7 w porządku. A pewnie ta sekcja jest uszkodzona. Jest naładowana tylko na 1,8. I z powodu tych dwóch cała bateria wysiadła. Choć nie zdziwiłbym się, gdyby w elektronice było zakodowane, że po prostu ma to już nie działać. To jeszcze spróbujemy rozpołowić na pół. I zobaczymy, który z nich jest uszkodzony. Z reguły tylko jeden z nich, z tych dwóch, bo są dwa razem widać. Z reguły tylko jeden z tych dwóch. Tu jest ostrożna robota. Jak tu papier przebijemy, zrobimy zwarcie, to się zabuzuje. Są bardzo niebezpieczne rzeczy, więc... Nie powtarzajcie tego, co ja robię.
Robię to po to, żebyście wy już nie musieli. Dobra. Znaczy, tu pokażę, jak się dotknie. Tu jest fajny akumulator, Samsung był to ok. Ale w Panasonicach czy innych, jak się dotknie, powiedziałem innego, jak się dotknie tym do obudowy, cała obudowa to jest masa, tylko to wystające jest plusem, bo to się zacznie buzować, nie? Dlatego przestrzegam. Dobra. Zostały oba całkowicie oczyszczone. Co mogłem, zrobiłem. O. I zmierzymy sobie je. Ten ma 1,8 i ten na pewno też ma 1,8, bo one były w jednej celi. Tak. Trzeba by te dwa teraz podładowarkę specjalistyczną podłączyć, którą mam w domu, bo w firmie której nie mam. I zobaczylibyśmy, który z nich jest uszkodzony. Kleję wszystko to. Powywalać. Tak wygląda bateria w środku. A te cele są wyładowane, są sprawne, są wyładowane całkowicie. Należy wziąć i sprawdzić, ile mają pojemności. Może jeszcze do jakichś projektów Arduino czy prototypów nadadzą. Zresztą z pewnością się nadadzą. I tak to wygląda w środku bateria. Krótki materiał, ale treściwy. Teraz tu trzeba włożyć tą elektronikę szybko. Jak to tam idzie? Tak czy tak? Tak musi iść. O. Elektronika tutaj tak, żeby tu wtyczka była, nie? O. To tutaj złożyć. O, wtyczka wystaje. To się potem tam porządnie poskłada. O, już ładnie skakuje. No, to jeszcze ułożyć. Dobra, to już poza kamerą poukładam. I lecę szybko po jakiś hipermarket. Może ktoś ode mnie to kupi, że mam niepotrzebną i zabrakło mi na paliwo. Pozdrawiam moich klientów, którzy kupili ten iPhone'a pod nijakim sklepem. A potem się zdziwili, że nie działa nic, co ma wspólnego z Apple'em. A iPhone jak się włącza, zamiast jabłka ma róże. Do miłego.